Trwa turniej tenisa kobiet Szczawno Cup 2015. Po meczach eliminacyjnych rozegranych w weekend przyszedł czas na walkę o miejsca w finale, który odbędzie się już 23 maja. Szczawno Cup to międzynarodowy zawodowy turniej tenisa kobiet, w którym bierze udział 31 pań z trzeciej i drugiej setki rankingu WTA. Oprócz zawodniczek ze ścisłej polskiej czołówki do Szczawna przyjechały również tenisistki z Ukrainy, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Szwecji, Czech, Słowacji, Rosji, a nawet Japonii. Do turnieju głównego zakwalifikowało się 8 zawodniczek. Na kortach rozegrano już mecze pierwszej rundy o miejsce w ćwierćfinale turnieju Szczawno Cup 2015 walczą 4 Polki: Paulina Czarnik, Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch i Anna Korzeniak. Niestety po wyrównanym meczu w pierwszej rundzie odpadła reprezentantka MKS Szczawnozdrój Aleksandra Rojek. Aleksandra zagra jeszcze w drugiej rundzie turnieju deblowego. Gram od 11 lat, no i chciałabym, żeby to było moje zajęcie na przyszłość. I w sumie debla gramy razem chyba pierwszy raz. No i na szczęście dobrze wyszło. Niespodziewanie z turnieju odpadła Czeszka Mendesowa, rozstawiona z numerem 1 i Rosjanka Lazarewa, rozstawiona z numerem 3. W piątek odbędzie się finał debla, a w sobotę mecz finałowy singla i finał ogólnopolskiego turnieju tenisa na wózkach. Pula nagród wynosi $10,000.